Uprość x razy y do potęgi minus drugiej razy 2x kwadrat przez y kwadrat do potęgi czwartej. Zobaczmy, co da się z tym zrobić. Pomyślmy najpierw o tej części wyrażenia. Wiemy, że x podzielić przez y do potęgi n oznacza to samo co x do n przez y do n. Zastosujmy to tutaj. To wyrażenie 2x do kwadratu podzielić przez y kwadrat podniesione do potęgi czwartej jest równe wyrażeniu 2x kwadrat do potęgi czwartej podzielić przez y kwadrat do potęgi czwartej. I ciągle zostaje nam tu x razy y podniesione do potęgi minus drugiej. To także uproszczę. Wiemy, że x razy y podniesione do potęgi n oznacza to samo, co iloczyn potęg x do n razy y do n. Tu mamy x do n razy y do n. Jeśli to rozwiniecie, mnożąc x i y przez siebie n razy, natychmiast zrozumiecie co i jak. Tu jest x pomnożony przez siebie n razy oraz y pomnożony przez siebie n razy. Jeśli użyjemy tej samej własności do x razy y do potęgi minus drugiej, to uzyskamy tyle samo, ile z mnożenia x do minus drugiej przez y do minus drugiej. Co możemy uprościć? Zastosujmy tę własność jeszcze raz. To mamy 2x kwadrat do potęgi czwartej, czyli to samo, co 2 do potęgi czwartej. 2 do 4 pomnożone przez x kwadrat do 4. Teraz rozprawmy się z mianownikiem. Tu jest y kwadrat do 4. Użyjemy innej własności. Wiemy, że jeśli mamy x do potęgi n i podnosimy to do potęgi m, to odpowiada to podniesieniu x do potęgi n razy m. Zatem y kwadrat podniesione do potęgi czwartej da nam y do potęgi 2 razy 4, czyli y do potęgi 4. Oczywiście tutaj wciąż mamy x do minus drugiej razy y do minus drugiej. Otóż x do potęgi minus drugiej to po prostu 1 przez x kwadrat, zaś y do potęgi minus drugiej to 1 przez y kwadrat. Zapiszmy to w tej postaci. 1 przez x kwadrat razy 1 przez y kwadrat. Można to też zapisać jako 1 podzielić przez x kwadrat y kwadrat. Na jedno wychodzi. Co dalej? Ostatnia rzecz. Nie, wcale nie ostatnia. Zostało jeszcze kilka kroków. Tu jest x kwadrat do potęgi czwartej. Jeszcze raz użyjmy tej własności: to jest x do potęgi 2 razy 4. Ta część tutaj. Zapiszę ją w innym kolorze uprości się do x do potęgi ósmej, bo 2 razy. 4. 4. A ta część 2 do 4, 2 do 3 równa się 8, więc 2 do 4 to 16. Tutaj mamy 16. Całe wyrażenie uprościło się. Mnożymy to przez 1. Pomnożę te dwa ułamki. W liczniku jest 16 razy x do potęgi 8. 16 razy x do 8. Co podzielimy? Mam tu x do kwadratu. A tutaj y kwadrat razy y do ósmej. Ile to jest y do kwadratu razy y do ósmej? Podstawa jest jednakowa, więc możemy dodać wykładniki. Dodaję y do potęgi 8 plus 2. Otrzymuję y do dziesiątej, więc y kwadrat razy y do ósmej równa się y do dziesiątej. I już prawie gotowe. Został ostatni krok. Mamy tu x do potęgi 8 razy x do kwadratu, a wiemy, że, zapiszę tę własność, wiemy, że x do potęgi m podzielić przez x do n równa się x do potęgi m minus n. Zatem x do 8 podzielić przez x do kwadratu uprości się do x do potęgi 8 minus 2, a to przecież jest x do 6. Całe wyrażenie uprościło się do 16 razy x do potęgi szóstej razy x do potęgi szóstej podzielone przez y do potęgi dziesiątej. Y do potęgi dziesiątej i gotowe.